mam teraz przepraszać i jeszcze raz powiem kogo, bo ja nawet jestem gotów Irenę Lasutę przeprosić, tylko na mojej przeprosić nie chcę, prawda? Z pewnością. Natomiast z pewnością nie Morela i nie z pewnością panią Wolińską, prawda? Panowie, teraz wracam i teraz wracam do swojego pytania. Dlaczego? Dlaczego? To jest bardzo ciekawe, ponieważ zapytałem o to na początku tej części debaty, dlaczego mówi się właśnie o tych narracjach, a nie o tym zrywie obywatelskim. Mówi się z jednej strony o fali antysemityzmu, którą rozpętali komuniści, z drugiej strony o fali antysemityzmu, która się rozlała na całą Polskę, a zdecydowani, a gdzieś w cieniu stoją ci bohaterowie tamtych wydarzeń i studenci, i robotnicy, i inteligencja, naukowcy. O nich się zdecydowanie mniej mówi. A Czesław Bielecki, architekt, publicysta, założyciel ruchu Stu w Plusie Minusie mówi tak: nasze, jeśli chodzi o polskie marze, to są dwa w jednym. Nasze polsko-żydowskie braterstwo i antysemityzm aparatu władzy komunistycznej. Marzec nie podzielił nas na tych, którzy wyjechali i tych, którzy zostali, a już na pewno nie podzielił nas na Polaków i Żydów. Marzec połączył tę mniejszość społeczeństwa, która się wówczas nie poddała, z tą, dla której warto było zapłacić cenę za wolność, cenę i tak dużo niższą niż w poprzednich pokoleniach. Od marca zaczęliśmy budować niełatwą solidarność ludzi zdecydowanych na działalność opozycyjną, przechodzących z różnych stron i z różnym bagażem krajowym i emigracyjnym. Właśnie no pod tym się można tylko podpisać po prostu. To jest właśnie dokładnie to, no, że przestało się mówić o tym zrywie. Przecież zaczęło się przecież od zdjęcia dziadów, prawda? Zdjęcia dziadów z Teatru Narodowego. I w obronie ducha polskiego, prawda? Ducha polskiego. W obronie polskości ci studenci występowali. Nie występowali tam jako przedstawiciele narodowości żydowskiej czy polskiej. Oni wystąpili w obronie, prawda? Tak, pewnej tożsamości. Natomiast władza zagrała antysemicką kartą. No. Tak, tylko używając, no właśnie chcę zwrócić uwagę na to, tak, tę żonglerkę liczbami ludzi. Jak studenci zaprotestowali przeciwko zdjęciu dziadom w DMK, to już naród prawie zaprotestował. A jak były wystąpienia antysemickie, to jakieś indywidualne osoby. Nie, to indywidualni studenci zaprotestowali w takim razie przeciwko dziadom i indywidualni antysemici pojawili się, którzy kibicowali temu, żeby Żydów wyrzucić z Polski. Ja jestem przekonany, że władze obecne polskie powinny potępić tamten czas i co do tego myślę, że nie ma żadnych wątpliwości, bo wszystkie te uchwały idą w tym kierunku, że potępiają antysemityzm i wystąpienia antysemickie. I ja czytałem wszystkie projekty i tak to wygląda. Natomiast uważam, że musimy być szalenie ostrożni dzisiaj w dobieraniu słów w sytuacji, kiedy bo współodpowiedzialni jako wszyscy Polacy, kiedy nam rząd polski taką kabałę zgotował dzisiaj na całym świecie wszyscy wiedzą, że Polacy to są antysemici zrobiła wokół tego. Widzieli już to zdecydowanie wcześniej, takie mieli opinie o nas wcześniej. Tak naprawdę to mieli właśnie tą opinię, prawda? Ja myślę, że to jest właśnie moment wyjścia Polski z tej takiej narracji antysemickiej, bo ta narracja antysemicka po prostu ona zwyczajnie nie była. No. Zwyczajnie nie była, Gross się nie wziął znikąd, prawda? I nie dlatego Finkelsteina wyrzucili z uczelni, a przyjęli na uczelnię Grossa, że nie mieli że myśleli, że Polacy to nie są antysemici, prawda? Nie, ten antysemityzm, on był bardzo głęboko. Profesor Garliński, autor Oświęcimia Walczącego, który jeździł po Stanach Zjednoczonych, opowiadał o tym, że po prostu nie mieli zielonego pojęcia o tym, co się działo w Polsce. Myśleli, że Auschwitz i inne obozy są wyłącznie dla Żydów, prawda? Polacy, jeśli nie współpracują, to przynajmniej biernie się przyglądają i z zadowoleniem kibicują. No, to są słowa nieżyjącego już niestety profesora Józefa Garlińskiego, którego Święci Walczący wydawałem na początku lat 90. zeszłego wieku. Prawda? Ten antysemityzm był. I okazuje się, że to porozumienie było takie bardzo naskórkowe, prawda? Naskórkowe, skoro potrafiło wybuchnąć, bo być może to był błąd. No z pewnością, skoro są takie skutki ogromne, to rzeczywiście był błąd. Chociaż ja czytając ten punkt 55 zupełnie tego nie czuję. No. Ja wydaje mi się, że jak ktoś świadomie narusza, prawda, kłamie i tak dalej, to powinien być pociągnięty do odpowiedzialności, jak to zrobili Żydzi w przypadku
zaprzeczenia w przypadku kłamstwa. Jak mówił prezydent, przypomnę, mamy różne wrażliwości, których dotyka ta ustawa o IPN-ie. Bardzo różne emocje budzi także projekt ustawy degradacyjnej. Ona również dzisiaj jest na sejmowych komisjach omawiana i prawdopodobnie zostanie przyjęta być może już jutro w czasie posiedzenia Sejmu i stanie się prawem, które niedługo wejdzie w życie. Na mocy tej ustawy pośmiertnie tacy generałowie jak Kiszczak czy Jaruzelski stracą swoje stopnie. I też jest ciekawa rzecz, jeśli chodzi o narrację wokół tej ustawy. Bardzo wielu publicystów, także polityków mówi o tym, że to jest ustawa, która wymierzona jest m.in. w pierwszego polskiego kosmonauta, jedynego, Mirosława Hermaszewskiego, który z automatu został wciągnięty do tak zwanej wrony jako kosmonauta i w stopniu generał. No ale zdecydowanie mniej podaje się takich fakty jak liczbę tych generałów czy wojskowych, których Wojciech Jaruzelski no, zdegradował. Ta liczba idzie w ponad 1000 osób. No i to też pytanie, na które już Adam Borowski odpowiedział, że chwała Bogu, dobrze usłyszałem, jeśli chodzi o tę ustawę degradacyjną, Jarosław Włodarczyk. Czy wreszcie sprawiedliwości stanie się zadość? Ja myślę, że tak, że to, że generał Jaruzelski czy generał Kiszczak stracą swoje pośmiertnie tytuły generalskie, to dobrze. To, że Mirosław Hermaszewski straci, wydaje mi się, że to bez sensu. Na pewno będzie musiał odwołać się zgodnie z ustawą. To jedna uwaga, kosmonauta to rusycyzm, astronauta jest po polsku. Natomiast to jest tak, że ponieważ mam zawsze tę wątpliwość, bo wyjątkowo ten Sejm jakoś jest niechlujny w pisaniu takich słusznych moralnie ustaw, ale jest wykonanie potem trochę gorsze. Pamiętamy tę ustawę o tych dodatkach do emerytur. I nagle się okazało, że ani pani Jaruzelska, znaczy rodzina pani Kiszczakowa, wcale jej ta emerytura po generale Kiszczaku nie została zmniejszona, ale za to szeregowym funkcjonariuszom, którzy potem przez 25 lat byli w służbach specjalnych RP, zmniejszono te dodatki. Bo miesiąc pracowali w Milicji Obywatelskiej w 1989 roku, jak się tworzyły służby specjalne, czy tam GROM i tak dalej. I boję się, że jak to zwykle, intencje będą słuszne, tylko że odbierze się tytuły nie tym, co trzeba, a i tak wszyscy będą do końca świata mówić o generale Jaruzelskim, bo nie bardzo sobie wyobrażam, że teraz się będzie mówiło o szeregowym czy sierżancie Jaruzelskim. Być może w ogóle straci stopień wojskowy. Być może i wtedy się będzie mówiło o prezydencie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, Wojciechu Jaruzelskim, byłym generale. Chodzi mi o to, że symbolicznie niewątpliwie trzeba mu odebrać. To znaczy, my musimy się też rozliczyć z tą historią i nie ma chyba nikogo, kto by teraz jeszcze wierzył w tę narrację, że on tutaj jak Konrad Wallenrod bronił Polskę przed sowiecką agresją. To już chyba kompletnie upadła ta narracja wymyślona przez chyba Urbana wtedy. Natomiast Konrad Wallenrod, Konrad Wallenrod. Zastanawiam się, co w zanadrzu ma innego rząd, co próbuje przykryć teraz takimi symbolicznymi ustawami, bo to też zawsze... Konrad Wallenrod, proszę co będzie robione Konrad. W tym czasie równocześnie legislacyjnie, żeby awantura szła wokół uchwał i symbolicznych ustaw, a tylnymi drzwiami się wtedy wprowadza inne rozwiązania prawne. Znaczy ja mogę powiedzieć tak, bo oczywiście polska historia jest dosyć trudna. Adam Borowski. Zdecydowanie oczywiście większość najwyższych oficerów, przecież nie można zdegradować wszystkich oficerów ludowego, tak zwanego ludowego, bo no. Tego nie było w konstytucji było Wojsko Polskie, ale nazywane Ludowe Wojsko Polskie. Z pewnością nie można, wielu ludzi szło tam w dobrej wierze, byli politycy, byli dranie, którzy strzelali do robotników, wydawali rozkazy strzelania do robotników, którzy wyjątkowo gorliwie występowali przeciwko polskiemu narodowi, a byli tacy, którzy knuli przeciwko tym łagodniejszym z Moskwą. I to rozróżnić, to jest bardzo trudne, bo zostawienie całej historii degradacji wyłącznie na Jaruzelskim i Kiszczaku to byłby na swój sposób chichot historii. I rzeczywiście z astronautą Hermaszewskim mam tutaj duże wątpliwości, tym bardziej, że on wprost mówił, że dopisali go do tego do tej gowrona i trzeba było rzeczywiście dużego hartu charakteru, żeby powiedzieć Jaruzelskiego, przepraszam, ale ja nie wyrażam zgody, prawda, żeby mnie wypisali. Na to Hermaszewskiego nie było stać, ale czy tylko dlatego, że go nie było stać na taką postawę, należy mu ten stopień generalski odebrać? Mam rzeczywiście tutaj w tym przypadku poważne wątpliwości. I skoro potem było tyle tych oficerów, a już z pewnością z czasów stalinowskich, to trzeba było po prostu zdegradować
wyższych oficerów wszystkich. Generałów jak jeden mąż, pułkowników czy zastępców pułkowników też jak jeden mąż, prawda, czy majorów jak jeden mąż. Ale już z porucznikami miałbym kłopot, prawda, już z kapitanami miałbym kłopot, bo to jest trudne, no rzeczywiście. Degradować nawet pośmiertnie? No, tak jak pośmiertnie należy odebrać krzyże, trzy krzyże Virtuti Militari tym żołnierzom KBW, którzy zamordowali majora Bernaciaka w nierównej walce, bo to przecież było 300, grupa operacyjna liczyła ponad 300 żołnierzy, natomiast to było czterech żołnierzy majora Bernaciaka, zapomniałem imienia, ale Jankowski, szef jego ochrony, był i dwóch żołnierzy, prawda? Dwóch zginęło, Bernaciak. I za to, za ten czyn trzech żołnierzy dostało Virtuti Militari, a 11 krzyże walecznych. Z pewnością trzeba było to odebrać, żeby na tej samej liście ludzi, którzy mają krzyż walecznych, którzy służyli Polsce, nie było z tymi, i na którzy... tym kończymy debatę na Polskim Radiu 24. Jedną rzecz, że ma pan rację, ale pan dotyka indywidualnych spraw, niech to sądy rozstrzygają, a nie ustawa generalnie. I Adam Borowski, Gazeta Polska. Dziękuję bardzo. Piotr Wąż, to była debata dnia w Polskim Radiu 24. Dziękuję. Powtórka programu. Polskie Radio 24, zbliża się piąta. Czas na najważniejsze informacje. Przed mikrofonem Robert Kawka. Strażacy zakończyli działanie poszukiwawczo-ratownicze na miejscu katastrofy budowlanej w Poznaniu. Teren akcji zostanie teraz przekazany policji. Kamienica przy ulicy 28 czerwca zawaliła się w niedzielę rano, prawdopodobnie wskutek wybuchu gazu. Od tego czasu nieustannie trwała akcja poszukiwawczo-ratownicza. W wyniku wybuchu i zawalenia się budynku zginęło 5 osób, a ponad 20 zostało rannych. Jak podaje nieoficjalnie Polska Agencja Prasowa, do zawalenia się kamienicy doszło prawdopodobnie po tym, jak mężczyzna, który zamordował jedną z jej mieszkanek, próbował popełnić samobójstwo i odkręcił kurki z gazem. Sprawca przebywa w jednym ze szpitali, ma w 90% poparzone ciało. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że zamordowana kobieta była jego żoną. Właśnie miała wyjechać do Wielkiej Brytanii. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka przyjęła uchwałę ustalającą listę kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. O szczegółach Michał Fabisiak. Na liście znalazło się 9 kandydatów wskazanych przez Klub Prawa i Sprawiedliwości i 6 wytypowanych przez Kukiz 15. Za żadną kandydaturą nie opowiedziały się Platforma Obywatelska, Nowoczesna i Polskie Stronnictwo Ludowe. Ugrupowania te uważają, że zmiany w KRS są niezgodne z konstytucją. Na posiedzeniu komisji próbowały nie dopuścić do ustalenia listy kandydatów. Zasadne jest odroczenie tego posiedzenia do czasu, aż będziemy mieli możliwość zapoznania się z listami poparcia. Tłumaczyła Kamila Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej. Do tych argumentów odniosła się Krystyna Pawłowicz z PiS. Państwo żądacie tych list tylko po to, żeby szykanować tych ludzi, tak jak szykanowaliście sędziów, kandydatów. Wśród zgłoszonych kandydatów są sędziowie sądów administracyjnych, okręgowych i rejonowych. Brakuje natomiast przedstawicieli Sądu Najwyższego i sądów wojskowych. Sędziów do KRS wybierze Sejm większością 3/5 głosów. Michał Fabisiak, Polskie Radio 24. Będzie mniej wiceministrów, a członkowie rządu stracą nagrody i premie, zapowiada Mateusz Morawiecki. Według premiera zmiany wpisują się w proces usprawniania państwa i zmniejszania biurokracji. Rząd ma być odchudzony, bo jak mówi premier Mateusz Morawiecki, mniej oznacza efektywniej. Mamy dzisiaj 126 osób na stanowiskach ministerialnych i wiceministerialnych, sekretarzy i podsekretarzy stanu i w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy chcemy tę liczbę zmniejszyć, zredukować co najmniej o 20%. Redukcja obejmie zarówno sekretarzy, jak i podsekretarzy stanu. Ci drudzy, jeśli zgodzi się na to Sejm, wejdą do korpusu służby cywilnej. Wiceministrowie zaś oprócz pensji rządowej będą dostawać tylko część poselskiej diety. Znikną wszelkie nagrody i premie. Kolejna zmiana to państwo transparentne. W tym wypadku chodzi o ograniczenie liczby kart kredytowych. Chcę, żeby ministrowie dokonali audytu, przeglądu we wszystkich swoich jednostkach pod kątem używania i kart kredytowych i wszelkich wydatków. Redukcja zatrudnienia ma objąć także gabinety polityczne, a te nowe porządki mają dać rocznie około 20 milionów złotych oszczędności. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
Po ponad 2 miesiącach zakończyła się narodowa wyprawa na K2. Kierownik Krzysztof Wielicki wraz z zespołem zdecydowali o przerwaniu ekspedycji na ostatni, niezdobyty dotąd zimą, ośmiotysięcznik. Polacy zimową wyprawę na drugi najwyższy szczyt świata zorganizowali po raz trzeci. O szczegółach Paweł Pawlica. Po kilku dniach załamania pogody i intensywnych opadów śniegu na rekonesans drogi wyszli Janusz Gołąb i Adam Bielecki. Warunki, które zastali w okolicach wysuniętej bazy, były bardzo trudne. Istniało duże zagrożenie lawinowe, śnieg zasypał liny poręczowe i zniszczył namioty. Pogoda nam skutecznie utrudnia podjęcie jakiejkolwiek akcji. Krzysztof Wielicki w rozmowie z telewizją publiczną zaznaczał, że decyzja o zakończeniu wyprawy była jedyną słuszną. Bezpieczeństwo jest dla mnie to priorytetem. Z kolei Janusz Gołąb również w rozmowie z telewizją publiczną zaznaczał, że K2 to najtrudniejszy szczyt do zdobycia zimą, ale podkreślał również, że postawienie ludzkiej stopy na jego wierzchołku o tej porze roku jest możliwe. Jest K2 do zdobycia zimą. To nawet ta wyprawa pokazała, bo jednak byliśmy bardzo wysoko. Wyprawie udało się przekroczyć granicę 7000 metrów. To podobna wysokość, którą osiągnęły poprzednie dwie wyprawy zorganizowane 30 oraz 15 lat temu. Nikomu dotychczas zimą na K2 nie udało się przekroczyć bariery 8000 metrów. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Czas na prognozę pogody w kraju. W dzień będzie zachmurzenie umiarkowane i duże, wzrastające do całkowitego. W ciągu dnia występować będą przemieszczające się z południa na północ opady śniegu i deszczu ze śniegiem, przechodzące w opady deszczu, przejściowo deszczu marznącego, powodującego gołoleć. Temperatura od -1 stopnia na Suwalszczyźnie do +5 miejscami na południu. Wiatr słaby i umiarkowany. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po 5. Powtórka programu. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Przy mikrofonie Grzegorz Fonczak. Zapraszam na wieczorne wydanie magazynu Północ-Południe. W programie powiemy m.in. o tym, że premier Mateusz Morawiecki zapowiada zmniejszenie liczby ministrów i wiceministrów w rządzie. Chcemy tę liczbę zmniejszyć, zredukować o 20-25%. Będzie też o Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Zatwierdziła ona listę kandydatów do KRS-u, a były premier Włoch Matteo Renzi zrezygnował z przewodnictwa w Partii Demokratycznej. Powodem jest przegrana ugrupowania we wczorajszych wyborach parlamentarnych. To oczywiste, że po tej porażce muszę opuścić stanowisko przewodniczącego. Polskie Radio 24. Południe. Zmniejszenie liczby stanowisk w rządzie i likwidacja premii dla ministrów i wiceministrów to część zmian w administracji rządowej, jakie będzie wprowadzał premier Mateusz Morawiecki. Rozwiązania mają usprawnić działania rządu, a więcej na ten temat w materiale Małgorzaty Głukowskiej. Premier chce budować państwo w oparciu o profesjonalne kadry, a nie o rozbudowaną biurokrację i dlatego zapowiada walkę z biurokracją na wszystkich szczeblach. Zaczynamy od składu ministrów i wiceministrów. Mamy dzisiaj łącznie liczbę 126 osób na stanowiskach ministerialnych i wiceministerialnych, sekretarzy i podsekretarzy stanu. I w ciągu najbliższych paru miesięcy, 2-3 miesięcy, chcemy tę liczbę zmniejszyć, zredukować o 20-25%. Mateusz Morawiecki zapowiedział także likwidację wszelkich nagród i premii dla ministrów i wiceministrów. W przypadku sekretarzy stanu premier skieruje do parlamentu propozycję, by ci, którzy są posłami lub senatorami, mogli otrzymywać część swego uposażenia parlamentarnego. Premier zaproponował też, by podsekretarze stanu zostali przesunięci do grupy urzędników służby cywilnej. Kolejne zmiany to zmniejszenie liczby członków gabinetów politycznych i ograniczenie dostępu do kart kredytowych. W niektórych przypadkach po analizie może się okazać, że dla ambasad, dla ataszatów wojskowych, dla różnych jednostek, które pracują bardzo często w delegacjach, dla potwierdzenia gwarancji noclegów, hoteli będą potrzebne karty kredytowe, jednak wszędzie tam, gdzie one nie będą niezbędne, chcemy zlikwidować karty kredytowe, będą dostępne tylko karty debetowe lub instytucjonalne karty prepaidowe po to, żeby móc gwarantować płatności w hotelach, tam gdzie one będą niezbędne. Czyli zwiększymy transparentność posługiwania się kartami znacząco. Mateusz Morawiecki powiedział, że zmiany mają przede wszystkim uprościć strukturę rządu. Po pierwsze, uporządkować strukturę i ją zredukować, zmniejszyć, odchudzić. Drugi cel to zwiększenie transparentności.
wszystkich naszych działań, zarówno wydatkowych, jak i jakichkolwiek nagród, premii, których w przypadku pracowników korpusu politycznego, czyli ministrów, wiceministrów, nie będzie tych premii. I również zwiększenie transparentności całej Rady Ministrów to będzie kolejny cel, który wykonamy poprzez ten przegląd. Jak przyznał premier, wprowadzane rozwiązania są naturalnym wynikiem przeglądu kadr. Zbliża się termin, kiedy wiceministrowie wszyscy podają się do dymisji i prezes Rady Ministrów tę dymisję przyjmuje bądź nie. A więc jest to naturalna cezura przeglądu kadr. I ona akurat dzisiaj zbiegła się z tym okresem debaty na temat Polski resortowej, na temat premii, ale nie ma ona takiego związku, jaki tutaj mógłby się wydawać. Zmiany mają przynieść oszczędności w wysokości około 20 milionów złotych rocznie. Małgorzata Głogowska, Polskie Radio 24. Tymczasem klub Kukiz 15 ponownie złożył w Sejmie projekt likwidacji gabinetów politycznych ministrów. Projekt nowelizacji ustaw o Radzie Ministrów oraz o pracownikach urzędów państwowych przewiduje usunięcie przepisów dotyczących gabinetów politycznych na szczeblu centralnym i rozwiązanie istniejących gabinetów w dniu wejścia w życie ustawy. Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka powiedział, że jest to kolejny projekt składany przez klub Kukiz 15 w ramach akcji Poniedziałki Wolności i projekt tożsamy z projektem PiSu z roku 2012. Słyszymy zapowiedzi premiera Morawieckiego, kibicujemy mu w tym dążeniu do ograniczenia administracji i chcemy mu tym projektem po prostu pomóc. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wielokrotnie zapowiadało likwidację gabinetów ministerialnych, jeżeli pani minister Beata Kempa mówiła 2 lata temu, że potrzebują właśnie 2 lat, żeby zlikwidować te gabinety, no to ten czas minął i my mówimy sprawdzam. W uzasadnieniu do projektu posłowie Kukiz 15 napisali, że na podstawie celów powiedziała publicznej poszczególnych ministerstw i kancelarii koszty to się sprawdza, bo to prawda jest. 800 tysięcy. A co wy chcecie od tej Kępy? Przecież to nie jest żadna klępa. Kępa fajna, fajna jest. Pyska ta też. Pyska ta też. Pyska ta też. Ale ona fajna. Ona to nie ferajna. To nie psychologia tłumu bez rozumu. Kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa za było Prawo i Sprawiedliwość. Kępa jest fajna. Fajna jest. Kępa fajna jest. I czego jeszcze chcecie? Kępa fajna jest na świecie. Kępa fajna jest. O, fajna jest. Jako że komisja miała zatwierdzić to właśnie listę 15 osób, zrobiono to w jednym głosowaniu. Według opozycji było to złamanie procedury, bo zabrakło debaty. Borys Budka z Platformy Obywatelskiej nazwał to wstyd, bo każdy, kto ubierze udział w procedurze łamania konstytucji, powinien się wstydzić. Przewodniczący komisji Stanisław Piotrowicz z PiS mówił podczas posiedzenia, że komisja miała jedynie przygotować listę, a nie opiniować kandydatów. Jak mówił, mogłaby się odbyć debata, gdyby PO i Nowoczesna zgłosiły kandydatów. Skoro z tego prawa kluby zrezygnowały, sprawa była prosta. Obydwa kluby zgłosiły 15 kandydatów, a więc tylu, ilu ma być umieszczonych na liście. Jutro kandydatów do KRS ma zatwierdzić Sejm. Karol Surówka, Polskie Radio. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Senacka Komisja Ustawodawcza jutro wznowi pracę nad projektami uchwał w sprawie upamiętnienia wydarzeń marca 68. Pierwotny projekt założył senator Jan Żaryn z Prawa i Sprawiedliwości. Spotkał się on jednak z krytyką ze strony Platformy Obywatelskiej, która przygotowała swoją propozycję. Na poprzednim posiedzeniu senackiej komisji został powołany zespół redakcyjny, który miał połączyć oba projekty. W większości kwestii udało się wypracować wspólne stanowisko. Wciąż jednak pozostało kilka kwestii spornych, mówi senator Jan Żaryn. Komisja Ustawodawcza otrzymała 2 projekty, 90% tekstu jest już wspólnego. Zostały rozbieżności, które staraliśmy się zniwelować. Jedna przynajmniej została zniwelowana, pozostały jeszcze do zniwelowania kolejne.
Kwestia sporna to między innymi podanie w tekście uchwały nazwisk studentów wyrzuconych z Uniwersytetu Warszawskiego wskutek studenckiego wiecu, a także nazwanie ich głównymi organizatorami tego sprzeciwu. Senatorowie nie wykluczają, że w razie braku porozumienia rozważą przyjęcie uchwały sejmowej. Posłowie będą nad nią głosować jutro. Przyjęcie sejmowej uchwały może być najlepszym rozwiązaniem, mówi autorka projektu przygotowanego przez Platformę, senator Grażyna Sztark. Chcemy po prostu przyjąć tę uchwałę, jak poprzednio ustaliliśmy na poprzednim posiedzeniu, w konsensusie. Widzimy, że niektóre zapisy po prostu nie są, że tak powiem, w stanie być przyjęte przez oba kluby. To mamy nadzieję, że tak przepracowana już uchwała przez Sejm, w którym przypomnę, że są cztery ugrupowania polityczne, to mam nadzieję, że jeżeli już tam przejdzie, no to u nas, daj Panie Boże, zostanie również przyjęta przez całość Senatu. Ale dla senatora Jana Żeryna przyjęcie sejmowej uchwały nie będzie satysfakcjonującym rozwiązaniem. Senat powinien sam wypracowywać uchwały rocznicowe, no ale jeśli się okaże, że jesteśmy rzeczywiście niezdolni do wypracowania takiego wspólnego stanowiska, to być może trzeba będzie podjąć decyzję o przyjęciu w pewnym sensie cudzego stanowiska, czyli Sejmu. Senacka komisja wznowi pracę nad uchwałami jutro o 8 rano. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Na posiedzeniu Sejmowej Komisji Obrony Narodowej odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o pozbawieniu stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943-1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu oraz zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej. Sejm, jest Michał Fabisiak, z którym się łączymy. Dobry wieczór, witaj. Dobry wieczór. Jak przebiegało posiedzenie komisji? No to posiedzenie trwało bardzo długo, bo prawie blisko 3 godziny. Na to za sprawą posłów opozycji, którzy zgłaszali wiele uwag i zapytań do tego projektu. Projektu, który, jak przekonują jego autorzy, nie jest potrzebny i pozwoli na zadośćuczynienie społeczeństwu polskiemu, a także będzie stanowić takie symboliczne rozliczenie z epoką PRL. Na posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej dokument zaprezentował wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz. Będąc w stopniach wojskowych generałów, pełniąc funkcje służbowe, inwigilowali lub dopuszczali się prześladowań żołnierzy ze względu na wyznawaną religię lub pochodzenie. Przyjmuje się, że utrata i pozbawienie stopnia wojskowego będzie mogło nastąpić również pośmiertnie. W praktyce oznaczać to będzie, że zdegradowani zostaną m.in. tacy generałowie jak Wojciech Jaruzelski czy Czesław Kiszczak. Rząd tłumaczy, że chodzi matka o dała religia, tutaj jest dwójka, no, rodzina dała religia, a oni tu zabrają. I wiceminister obrony tłumaczył, jak procedura będzie wyglądać w praktyce. Pozbawienie stopnia wojskowego będzie następowało w formie postanowienia ministra obrony narodowej. Natomiast w odniesieniu do stopnia wojskowego marszałka Polski, generałów i admirałów, pozbawienie stopnia wojskowego będzie następowało za zgodą prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Za przyjęciem projektu opowiedzieli się posłowie PiS, a także Kukiz 15. Krytycznie na jego temat wypowiadali się natomiast przedstawiciele Platformy Obywatelskiej. Zdaniem Czesława Mroczka, posła właśnie PO, dokument niepotrzebnie dzieli Polaków i tworzy niebezpieczny proceder. Ta ustawa wprowadza taką zasadę, że polityk, minister będzie miał prawo degradowania żołnierzy. Do tej pory tylko sąd mógł to robić. Degradacja była środkiem karnym przy okazji stwierdzenia przestępstwa, a teraz wyposaża się polityka w takie uprawnienie. My mamy złe doświadczenie wynikające z ostatnich 2 lat z takiego uprawnienia, bo w służbie kontrwywiadu wojskowego szef tej służby, jako jedyny szef służby, może właśnie degradować żołnierzy tam służących i funkcjonariuszy. Dodam jeszcze, że projekt krytykowała również opozycja pozaparlamentarna, głównie Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dokument został jednak pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Obrony Narodowej. Trafi teraz na posiedzenie Sejmu do drugiego czytania i prawdopodobnie wkrótce ten dokument zostanie przegłosowany przez Sejm, dlatego że większość sejmowa jest za, tutaj przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość, ale również Kukiz 15 opowiada się za jego przyjęciem, dlatego wszystko wskazuje na to, że ten dokument wkrótce pewnie wejdzie w życie. Z Sejmu mówił Michał Fabisiak. Dziękuję Ci za relację, a do tematu powrócimy w publicystycznej części naszego magazynu. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Dziś
mija 78. rocznica podpisania przez kierownictwo Związku Radzieckiego decyzji o zamordowaniu polskich oficerów. Decyzja dyktatora i jego towarzyszy z Politbiura była początkiem zbrodni katyńskiej. Funkcjonariusze NKWD rozstrzelali blisko 22 tysiące polskich oficerów i jeńców wojennych z obozów i więzień zachodniej Białorusi i Ukrainy. Od 30 listopada 2004 roku oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie prowadzi śledztwo w tej sprawie. Kierownik zespołu śledczego IPN-u Małgorzata Kuźniar-Plota powiedziała Polskiemu Radiu, że dotychczas przesłuchano blisko 4 tysiące świadków. Większość z nich to krewni ofiar zbrodni katyńskiej. Prokuratorzy ciągle czekają na przekazanie przez stronę rosyjską brakujących akt, podkreślała Małgorzata Kuźniar-Plota. Otrzymaliśmy z Federacji Rosyjskiej 148 tomów akt ich śledztwa prowadzonego w sprawie zbrodni katyńskiej, jednakże nie uzyskaliśmy całości tych akt, a więc brakuje 35 tomów. Strona rosyjska, pomimo trzykrotnych naszych wniosków o wykonanie w ramach pomocy prawnej przekazania nam całości kserokopii tych materiałów, tego nie dokonała. Prokurator Plota zaznacza, że śledczy nadal nie posiadają tzw. białoruskiej listy katyńskiej. Na razie nie mamy tego dokumentu, który jest zwany białoruską listą katyńską. Oczywiście bardzo byśmy chcieli dotrzeć do tego dokumentu, tak aby wreszcie można było ustalić personalia w ogóle osób, które zostały zgładzone na podstawie również decyzji z 5 marca 1940 roku, a były przetrzymywane w więzieniach na Kresach Polski, zwanych później Białorusią Zachodnią. Przez wiele lat władze Związku Radzieckiego przekonywały światową opinię publiczną, że zbrodni katyńskiej dopuścili się Niemcy. Dopiero w roku 1990 Rosjanie przyznali, że masowych mordów dokonało NKWD. Zabójstwa trwały od 3 kwietnia do maja 1940 roku. 3 kwietnia ruszyła też wywózka jeńców z obozu w Kozielsku na miejsce kaźni w lesie koło wsi Katyń, oddalonej kilka kilometrów od Smoleńska. Jeńcy ginęli od strzałów w tył głowy. Około 15 tysięcy ofiar stanowili więźniowie przetrzymywani w obozach specjalnych NKWD w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku. Grzebano ich w zbiorowych mogiłach Katynia, Miednoje oraz Charkowa. Pozostałe 7 tysięcy stanowili w większości cywile osadzeni w więzieniach zachodnich obwodów Republik Ukraińskiej i Białoruskiej, włączonych w 1939 roku do Związku Radzieckiego. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. A my zmieniamy temat. Jak poinformowała rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Magdalena Mazur-Prus, na obecnym etapie dochodzenia na miejscu zawalenia się budynku w dzielnicy Dębiec nie znaleziono materiałów wybuchowych. Do zawalenia się budynku doszło wczoraj rano. Zginęło 5 osób, a 21 zostało rannych. Prokurator podkreśliła, że jest zbyt wcześnie, aby formułować kategoryczne hipotezy. Na miejscu zdarzenia trwają czynności. W chwili obecnej nie posiadam żadnych informacji, które wskazywałyby na to, iż na miejscu zdarzenia zabezpieczono jakikolwiek materiał wybuchowy. Również w chwili obecnej nie jestem w stanie w żaden sposób podać Państwu informacji dotyczących sprawcy tego zdarzenia, albowiem nie mamy poczynionych w tym zakresie ustaleń. Cały czas pracujemy nad tym, ażeby ustalić, jaki przebieg miały wypadki. Postępowanie toczy się bardzo dynamicznie. Przyczyna wybuchu na razie nie jest jeszcze znana, ale kilkanaście minut temu polska agencja prasowa podała, wprawdzie nieoficjalnie, że zabójca z Poznania chciał prawdopodobnie popełnić samobójstwo. Wcześniej zabił swą żonę i odkręcił gaz. W tej chwili jest on jedną z osób, która ucierpiała w wyniku tego wybuchu. Ma poparzone prawdopodobnie 90% ciała. Cały czas informujemy, że jest to nieoficjalna informacja zdobyta przez polską agencję prasową. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Prawdopodobnie jutro Rada Ministrów zajmie się nowelizacją ustawy o normach jakościowych dla paliw stałych, czyli przede wszystkim dla węgla. Poinformował o tym na konferencji na temat smogu w Senacie wiceminister przedsiębiorczości i technologii Piotr Woźny. Wiceszef resortu powiedział, że rozmawiał już o tym z ministrem energii i Rządowym Centrum Legislacji. Także wyraził nadzieję, że projekt ustawy zostanie jutro przyjęty przez rząd i skierowany do parlamentu. Nowelizacja reguluje dwie istotne kwestie, podkreślił Piotr Woźny. Po pierwsze, usuwa z domowych palenisk te najgorsze frakcje, najgorsze frakcje paliw stałych, czyli usuwa muły i flotokoncentraty. Druga niezwykle istotna kwestia, wprowadza instytucję świadectw jakości. Celem tej ustawy jest doprowadzenie do tego, że sprzedawca będzie musiał przekazywać klientowi świadectwo jakości, na którym będzie, jaka jest wartość kaloryczna tego, co kupuje klient, jaki jest poziom zasiarczenia. Te wszystkie narzędzia będą dawały klientowi świadomość co do tego, jaki towar kupuje. No i z tym będziemy sprzęgać system kontroli wykonywanej przez inspekcję handlową.
Wiceminister Piotr Woźny przypomniał, że normy jakościowe dla paliw stałych to jeden z trzech najważniejszych filarów rządowego programu Czyste Powietrze. Od zeszłego roku obowiązuje rozporządzenie, które zaostrza normy emisyjne dla domowych kotłów grzewczych. Od 1 lipca 2018 w Polsce nie będzie można produkować ani montować pieców, które nie będą miały najwyższej piątej klasy parametrów emisyjnych. Nowe regulacje dotyczą kotłów o mocy 500 kW. Rząd zamierza też walczyć ze smogiem przy pomocy programu Stop Smog. Za kilka miesięcy mają ruszyć pilotażowe prace nad ociepleniem domów najbiedniejszych Polaków. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. To była bardzo trudna decyzja, tak komentuje decyzję o zakończeniu zimowej wyprawy na K2 jej uczestnik Piotr Tomala. Mnóstwo pracy włożyliśmy w tę górę, dodaje lubelski himalaista. 2 miesiące tutaj spędzone, kilka miesięcy przygotowań, natomiast góra zostaje, stoi tutaj. Czeka na nas, może jeszcze kiedyś należy się taka szansa. Zebraliśmy kupę cennych doświadczeń. Nie wydaje się, aby tu zostały popełnione jakieś istotne błędy. Kluczową rzeczą, myślę, że okazał się wybór drogi. Natomiast wszystkim nam wydawał się właściwy, jak tutaj przyjechaliśmy. Sytuacja w ścianie zweryfikowała to, że to tak wyglądało, a nie inaczej. Decyzję o przerwaniu wyprawy ogłosił jej kierownik Krzysztof Wielicki w opublikowanym komunikacie na profilu Polski Himalaizm Zimowy 2016-20 imienia Artura Heizera. Wielicki wskazał 6 czynników, które wpłynęły na zakończenie wyprawy. Jedną z nich jest wynik rekonesansu Adama Bieleckiego i Janusza Gołębia. Okazało się, że na drodze do C1 wszystkie liny są zasypane, a namiot w bazie wysuniętej został uszkodzony. Kolejny powód to prognoza pogody, która potwierdza tylko jedno krótkie okno pogodowe około 11 marca. Polskie Radio 24. Północ, południe. A w naszym magazynie informacje z zagranicy teraz. Były premier Włoch Matteo Renzi, przewodniczący Partii Demokratycznej, po dotkliwej porażce swego ugrupowania we wczorajszych wyborach parlamentarnych, dziś złożył rezygnację ze stanowiska. Jego następcę wyłonią wybory, w których udział wezmą członkowie i sympatycy partii. Matteo Renzi jeszcze kilka dni przed wyborami zapewniał, że bez względu na wynik będzie nadal stał na czele partii. Jednak Partia Demokratyczna, reprezentująca niemal całą włoską lewicę, poniosła druzgocącą klęskę. Zdobyła zaledwie 19% głosów. 4 lata temu w wyborach do Parlamentu Europejskiego na tę partię głosowało 40% wyborców. Renzi na konferencji prasowej oświadczył: È ovvio, di conseguenza che io lasci. To oczywiste, że po tej porażce muszę opuścić stanowisko przewodniczącego. Będę zajmował się pracą, która mnie fascynuje. Będę zwykłym senatorem. Farò il senatore semplice. Renzi był uważany za jednego z najzdolniejszych włoskich polityków. Nazywano go włoskim Tonym Blairem. Był najmłodszym premierem w historii Włoch. Objął to stanowisko w 2014 roku w wieku 39 lat. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier przedstawił parlamentowi Angelę Merkel jako kandydatkę na urząd kanclerza. Wcześniej socjaldemokraci wyrazili w partyjnym referendum zgodę na utworzenie nowej koalicji rządowej z HDK-ami. Rzeczniczka prezydenta poinformowała w Berlinie, że zgodnie z artykułem 63 ustawy zasadniczej prezydent w piśmie z dzisiejszą datą zaproponował Bundestagowi wybór pani Angeli Merkel na kanclerza. O wyborze kanclerza zadecyduje 14 marca Izba Niższa Parlamentu. Będzie to formalność, bowiem za Angelą Merkel zagłosują socjaldemokraci i chadecy. Po wyborze Merkel przedstawi prezydentowi listę nowych ministrów, którą następnie musi zatwierdzić parlament. Jeszcze tego samego dnia może odbyć się pierwsze posiedzenie nowego rządu. Jeżeli Angela Merkel zostanie kanclerzem, będzie to jej 4. kadencja. Pełni tę funkcję od 2005 roku. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. A skoro 4. kadencja, to w roku 2021 Angela Merkel może zrównać się stażem kanclerskim z Helmutem Kohlem, który był kanclerzem przez 16 lat. Moskwa oskarżyła USA o ingerowanie w wybory prezydenckie i inne procesy polityczne. Raport na ten temat przedstawiła Parlamentarna Komisja do Spraw Ochrony Suwerenności Państwa i Przeciwdziałania Zewnętrznej Ingerencji. Tymczasem to Rosja jest oskarżana przez Stany Zjednoczone o próby wpływania na wewnętrzne procesy polityczne, w tym na kampanię prezydencką.
Czeczeńską z roku 2016. Podobne zarzuty stawiają Moskwie także kraje Unii Europejskiej, głównie Niemcy, Francja, Hiszpania i Holandia. Wiceminister spraw zagranicznych Rosji, Siergiej Ryabkow, występując na posiedzeniu Komisji do Spraw Ochrony Suwerenności Państwa, oświadczył, że polityka Stanów Zjednoczonych spod znaku demokratyzacji tylko w ciągu ostatnich 20 lat doprowadziła do chaosu i wojen w wielu krajach. Rosyjska tymczasowa Komisja do Spraw Ochrony Suwerenności Państwa jako rzekome przykłady amerykańskiej ingerencji w sprawy Rosji podała m.in. wspieranie prób oprotestowywania wyników wyborów, zbieranie informacji o nastrojach społeczno-politycznych w Rosji, finansowanie niezależnych organizacji i opozycyjnych ruchów. W ocenie części rosyjskich komentatorów przygotowywanie raportów na ten temat, a także proponowanie zmian w prawie ograniczających działalność mediów i pozarządowych organizacji to odpowiedź Moskwy na działania zachodnich państw. W Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych powołano już specjalne zespoły, które zajmują się strategią przeciwdziałania rosyjskiej propagandzie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I pozostajemy za oceanem. W stanie Illinois odbędzie się dziś obchodzony Dzień Kazimierza Pułaskiego. Główne uroczystości odbędą się przy Chicagowskim Muzeum Polskim w Ameryce. Wezmą w nich udział miejscowi politycy, urzędnicy oraz przedstawiciele organizacji polonijnych. Dzień Kazimierza Pułaskiego jest w Illinois jako jedynym amerykańskim stanie oficjalnym świętem stanowym. Został ustanowiony w 1977 roku. Jest obchodzony w pierwszy poniedziałek marca w związku z urodzinami generała. Stan Illinois oddaje hołd wybitnemu Polakowi oraz składa wyrazy uznania polskiej społeczności. W święto nie pracują m.in. stanowe urzędy oraz część szkół. Kazimierz Pułaski jest nazywany bohaterem dwóch narodów. Urodził się w 1745 roku. Był uczestnikiem Konfederacji Barskiej. Po przybyciu do Stanów Zjednoczonych wsławił się walcząc w wojnie o niepodległość tego kraju. W jednej z bitew uratował życie Jerzemu Waszyngtonowi. Został po tym mianowany pierwszym komandorem amerykańskiej kawalerii. Generał Pułaski zasłużył się też m.in. ocaleniem przed okupacją brytyjską miasta Charleston w Karolinie Południowej. Zginął 11 października 1779 roku w bitwie pod Savannah. Co roku w rocznicę jego śmierci w Stanach Zjednoczonych jest obchodzony Dzień Pamięci generała Pułaskiego. W 2009 roku pośmiertnie przyznano mu honorowe amerykańskie obywatelstwo. Piotr Orłowski, Polskie Radio, Chicago. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Zmniejszenie liczby stanowisk w rządzie i likwidacja premii dla ministrów i wiceministrów to część zmian w administracji rządowej, jakie będzie wprowadzał premier Mateusz Morawiecki. To rozwiązanie ma usprawnić działanie rządu. Znikną też karty kredytowe, znikną gabinety polityczne, a oszczędności rzędu 20 milionów złotych. Mówił dzisiaj o tym premier Morawiecki. Posłuchajmy fragmentu konferencji premiera. Będziemy się starali zmniejszać biurokrację na wszystkich poziomach. I zaczynamy od siebie. Zaczynamy od składu ministrów i wiceministrów. W szczególności mamy dzisiaj łącznie liczbę 126 osób na stanowiskach ministerialnych i wiceministerialnych, sekretarzy i podsekretarzy stanu. I w ciągu najbliższych paru miesięcy, dwóch, trzech miesięcy chcemy tę liczbę zmniejszyć, zredukować o 20-25%, co najmniej o 20%, a więc znacząco zmniejszyć liczbę wiceministrów na pozycjach sekretarzy i podsekretarzy stanu. Drugi bardzo ważny element całej tej zmiany to również państwo transparentne. Chcemy zlikwidować wszelkie nagrody, premie dla ministrów i wiceministrów, dla ministrów i sekretarzy stanu, a w przypadku podsekretarzy stanu moja propozycja jest taka, żeby przesunąć tę grupę urzędników, czy tę grupę dzisiaj członków korpusu politycznego do grupy urzędników służby cywilnej. Jeżeli parlament przychyli się do tej propozycji, wtedy część składu rządu będzie trochę na wzór skandynawski, czy niemiecki, czy francuski, częścią służby, korpusu służby cywilnej, a nie korpusu stricte politycznego. Kolejną rzeczą, na której się koncentrujemy, jest zmniejszenie liczby członków gabinetów politycznych. Tutaj w ciągu najbliższych dwóch miesięcy również zmniejszymy w większości minister, w większości jednostek administracyjnych, które podlegają prezesowi Rady Ministrów, członków gabinetu politycznego. Także ważną rzeczą jest zmniejszenie lub likwidacja kart kredytowych. Mówię zmniejszenie lub likwidacja, ponieważ w
W niektórych przypadkach po analizie może się okazać, że dla ambasad, dla ataszatów wojskowych, dla różnych jednostek, które pracują bardzo często w delegacjach, dla potwierdzenia gwarancji noclegów, hoteli będą potrzebne karty kredytowe, jednak wszędzie tam, gdzie one nie będą niezbędne, chcemy zlikwidować karty kredytowe, będą dostępne tylko karty debetowe lub instytucjonalne karty prepaidowe po to, żeby móc gwarantować płatności w hotelach, tam gdzie one będą niezbędne, czyli zwiększymy transparentność posługiwania się kartami znacząco, aczkolwiek w tym miejscu też należy podkreślić, że nie ma to nic wspólnego z pytaniami z ostatnich kilku dni, ponieważ akurat szanowny pan poseł, który zapytał o wydatki Ministerstwa Obrony Narodowej w roku 2016 i 2017, zapomniał zapytać też być może o rok 2015, w którym to roku wydatki w czasach rządów Platformy i PSL były wyższe w całych siłach zbrojnych i w Ministerstwie Obrony Narodowej niż w roku 2016. Kolejnym ważnym kierunkiem naszych działań, który ma zwiększyć efektywność rządu, będzie integracja różnego rodzaju instytucji. I rozpoczęliśmy już ten kierunek działania od integracji instytutów badawczych. W Sejmie jest już ustawa przyjęta przez Radę Ministrów, która ma na celu zmniejszyć liczbę instytutów, a w szczególności zintegrować instytuty, które dotyczą szeroko rozumianej gospodarki w formule Instytutu Łukasiewicza. 41 instytutów będzie podlegać jednej architekturze, jednej strukturze Instytutu Łukasiewicza, więc ta integracja już postępuje, ale chcemy ją kontynuować również w obszarze inspekcji, w obszarze agencji. Tutaj już pan minister rolnictwa doprowadził do integracji Agencji Rynku Rolnego i Agencji Nieruchomości Rolnych. Powstał KOWR i ten Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jest już instytucją zintegrowaną. To będzie kierunek, który będziemy kontynuowali w przypadku innych inspekcji również. Teraz może kilka zdań jeszcze na temat sekretarzy i podsekretarzy stanu, ponieważ oni stanowią trzon rządu z tych 126 ministrów, który jest punktem wyjścia sprzed paru tygodni dla Rady Ministrów, którą ja mam zaszczyt kierować. Na pewno zmniejszymy tę liczbę o, tak jak powiedziałem, co najmniej 20%. W przypadku sekretarzy stanu propozycja, którą chciałbym skierować do parlamentu, będzie taka, żeby sekretarze stanu również nie otrzymywali, tak jak ministrowie, nie otrzymywali żadnych nagród, żadnych premii, żadnych tego typu dodatkowych form wynagrodzenia. Jednak ci, którzy są posłami lub senatorami, czyli parlamentarzystami, żeby mogli otrzymywać część swojego uposażenia parlamentarnego, 50-60%. Ta propozycja jeszcze ostatecznie zostanie sformułowana w zależności od przyjęcia jej oczywiście przez parlament. W przypadku podsekretarzy stanu, a tutaj nie można być podsekretarzem stanu jednocześnie i parlamentarzystą, jest ta propozycja, o której wspomniałem, czyli przesunięcia tej części naszego rządu szeroko rozumianego do korpusu pracowników służby cywilnej, co też oczywiście będzie wymagało zmian ustawowych. To fragment konferencji premiera Mateusza Morawieckiego o ograniczeniu liczby wiceministrów i likwidacji nagród. A z nami jest Jacek Karnowski, tygodnik sieci w polityce.pl. Dobry wieczór, witam. Dobry wieczór. Gdybym był członkiem rządu, nie jestem, ale gdybym był i słyszałbym z ust swego szefa, że będą cięcia, 20% mniej stanowisk ministerialnych i wiceministerialnych, nie będzie nagród i premii oraz inne obostrzenia, to ja bym sobie zaczął szukać pracy. Nie obawiamy się w tym momencie, że rząd nam się zdekompletuje? Myślę, że nie, bo to jednak wciąż jest prestiż. Myślę, że wiele osób też jest w rządzie po to, żeby zdobyć jakieś doświadczenie albo żeby zrobić coś politycznego, dobrego, choć oczywiście ma pan redaktor rację, z tym problem szerszy pozostaje, bo myślę, że są dwie płaszczyzny. No, jedna płaszczyzna to jest płaszczyzna reakcji rządu, obozu rządzącego na pewną falę publikacji. No, premier zaprzeczał, ale to ma ewidentny związek na podniesienie tematu przez tabloidy. Tak cyklicznie wraca w polskim życiu publicznym to zjawisko, prawda, że się mówi nagrody, tyle milionów i tyle milionów, tyle dziesiąt tysięcy. No tak naprawdę w przypadku tej ekipy to są to po prostu podwyżki, które zostały zablokowane tą ustawą, która upadła mniej więcej rok
temu. Ona się pojawiła, miała poprawić sytuację, zwłaszcza ministrów, tam dopisano parlamentarzystów i tam ta propozycja upadła. No i wówczas przyjęto takie rozwiązanie, że ten problem będzie rozwiązywany poprzez nagrody. I to o to w tym chodziło, w tych nagrodach. No to było takie obejście sytuacji. No to później okazało się jednak też również no, niewygodne PR-owo czy wizerunkowo. Mści się takie niezałatwienie tej sytuacji wprost, uczciwie, bo ja myślę, że powoli sytuacja w Polsce dojrzewa do tego, żeby powiedzieć, no trzeba jednak niektórym kategoriom najwyższych urzędników państwowych podnieść pensje. I to jest właśnie ta pierwsza płaszczyzna wizerunkowa. Druga to jest ten problem, który pozostaje niezałatwiony. No i również po tej konferencji premiera on jest nierozwiązany, no czy połowicznie, bo sytuacja niektórych grup tych sekretarzy stanu będących posłami poprawia się, ale już pozostałych wiceministrów nie. No, oni nie będą mieli nagród i zostaną z tą pensją paru tysięcy złotych, 5, 6, 7, 8, to zależy jak się to liczy. Natomiast no, pamiętajmy, że mówimy o ludziach, którzy często kierują branżami wartymi miliardy złotych. No właśnie, tutaj jest drugi wątek, o którym pan redaktor powiedział na początku. Po pierwsze korupcyjny, że jak urzędnik dobrze zarabia, to nie weźmie łapówki. To już sprawdzono wszędzie, jak świat długi i szeroki. A dwa, to jeżeli pan premier przecież był szefem dużego banku, więc umiał zarządzać korporacyjnie ludźmi i doskonale wie, że jest coś takiego jak system motywujący czy motywacyjny. Natomiast jeżeli ogłasza się dzisiaj, że nie będzie nagród i premii, to ja nie chciałbym mówić, ale to jest takie trochę demotywujące, bo teraz taki urzędnik, czy to będzie podsekretarz stanu, czy wiceminister, to sobie pomyśli, albo się staram, albo się nie staram, dostanę takie same pieniądze. No też ci ludzie grają, czy walczą o swoje kariery, o opinię o sobie, no, prawda, utrata pracy w rządzie z powodu, nie wiem, lenistwa, czy braku kompetencji, to też jest jednak bardzo dotkliwe, to później może rzutować na karierę. No ale na pewno pan redaktor ma rację, że ten problem trzeba rozwiązać. To jest problem tego, że jesteśmy państwem, w którym wciąż no, najwięcej czy najczęściej występująca pensja to jest 2-3 tysiące złotych. No, tyle po prostu zarabia proporcjonalnie największa grupa Polaków i dla nich pensje, o których słyszą, nie wiem, 12 tysięcy, 13 dla wicepremiera czy niecałe 10 tysięcy dla posła, to są bardzo duże kwoty. Obiektywnie to rzeczywiście są bardzo duże kwoty. Z punktu widzenia mojego rodzinnego Olsztyna czy Rzeszowa, to rzeczywiście są zarobki imponujące. No ale z drugiej strony ta elita władzy porusza się w świecie, który zarabia po kilkadziesiąt tysięcy złotych. Znaczy to bezpośrednie otoczenie świata polityki, czyli świat właśnie różnego rodzaju biznesmenów, przedstawicieli różnych instytucji zagranicznych, częściowo także mediów, częściowo także tych, prawda, gwiazdorskich stawek w mediach, a takie występują w części mediów i prywatnych, i publicznych, no to jest ten kontekst polityki i ci ministrowie, wiceministrowie spotykają się z ludźmi, którzy zarabiają powiedzmy 3-4-krotnie więcej od nich i to jest już uszczerbek na prestiżu państwa polskiego, to już są właśnie różnego rodzaju pokusy, nawet nie wprost korupcyjne, ale no, przypadki, które teraz nawet widzimy po tej rekonstrukcji, to znaczy ktoś jest ministrem i ewidentnie mości sobie sytuację, mości sobie miejsce w sektorze prywatnym. No jednoznacznie mości sobie to miejsce, działając w interesie jakiejś branży, czy po prostu nią się interesując, opiekując, rozwijając i później do niej przechodzi. No to znowu, to może być działanie na szkodę państwa. No potem zwróćmy uwagę, my tak żałujemy tych paru 10 milionów na te podwyżki, na państwo. No a zobaczcie, proszę zwrócić uwagę na ostatnie 2 lata. No Polska z samego VAT-u uzyskała 30 miliardów rocznie, plus do tego paliwa dochodzą, prawda, inne podatki. Czyli mówimy o dziesiątkach miliardów złotych. Po prostu dobre, sprawne państwo się opłaca. Premier ma rację w jednym. No biurokrację trzeba od czasu do tłuszczać. Ona ma naturalną tendencję, tak jak każda instytucja, każda firma, że obrasta ludźmi, którzy znajdują sobie fikcyjne zajęcia, którzy nic nie robią, którzy przychodzą, żeby przeczekać. To i w mediach występuje, i w prywatnych firmach też to występuje. I co jakiś czas trzeba to po prostu przeglądać, trzeba to przycinać, no ale to nie może być jakby rozumiane jako oskarżenie wobec wszystkich i przyzwolenie na taką no po prostu byle jakość, bo ta byle jakość na nas się wcześniej czy później zemści. Tradycyjnie na przykład zwróćmy uwagę, że media będące własnością kapitału zagranicznego, one bardzo agresywnie zwalczały taką właśnie troskę o państwo polskie, także troskę o to, żeby prestiż
także materialny, był związany z polskim parlamentem, a nie z parlamentem europejskim, że był związany z pracą dla instytucji państwa polskiego, a nie dla kapitału zagranicznego, bardzo ostro to zwalczały. A czy na przykład niemieckie tabloidy robią to w odniesieniu do deputowanych do Bundestagu, czy mówią, czy niemieckie tabloidy głoszą na pierwszych stronach leniuchy, darmozjady, czy ten ton pogardy, takiego nihilizmu państwowego występuje w niemieckich tabloidach w odniesieniu do niemieckiej elity państwowej? No w oczywisty sposób nie występuje. To jest jakieś prowincjonalne, wschodnie, peryferyjne, no i to ma swoje fatalne skutki. Echa tego były także podczas tragedii smoleńskiej. Czyli podsumowując, no to wystąpienie premiera, ono jest reakcją na kryzys wizerunkowy, zapewne niezbędną, zapewne konieczną z politycznego punktu widzenia. Jest tam sporo sensownych rozwiązań. Premier odważnie mówi o tym, że niektórym grupom trzeba podnieść, ale zasadniczy problem pozostaje nierozwiązany. I tutaj pojawiały się takie pomysły w przestrzeni publicznej, że być może trzeba przyjąć ustawę przed wyborami, która to systemowo ureguluje, powie tym grupom podwyższamy, tu limitujemy liczbę, nie wiem, jakichś urzędników. Jasno, przed wyborami. Najlepiej, żeby to zrobili wspólnie rządzący i opozycja. Bo wówczas nie ma takiego poczucia, że sobie samym. No, to jest jakby dobre rozwiązanie, żeby to zrobić przed wyborami. I to myślę, że to jest jakby... To jest najlepsze rozwiązanie w tym momencie. Chociaż... No tak, zwłaszcza, że te wybory nie są znowuż tak daleko, prawda? My już wchodzimy, jakby, no już czujemy troszeczkę, prawda, że to rozstrzygnięcie wyborcze nie jest tak znowuż daleko. Ono jest, no właściwie jeszcze rok i już za chwilę będziemy w kampanii wyborczej. Chociaż tak a propos tabloidów, to zawsze mam takie wrażenie, że jak rząd przyznaje jakiekolwiek premię komukolwiek, to tabloidy krzyczą, a jak potem da się jakiś wiceminister z Finy sfotografować w tanim garniturze w za krótkich spodniach, to też te tabloidy się z niego śmieją. Jacek Karnowski, sieci w polityce. Polityce.pl. Dziękuję za komentarz. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Profesor Wojciech Polak, historyk IPN, jest z nami. Dobry wieczór, witam. Dobry wieczór. A tu porozmawiamy sobie o ustawie degradacyjnej. Trudny wyraz, ale udało się powiedzieć. Po obradach Sejmowej Komisji Obrony, obrady tej komisji trwały dosyć długo. Konsensusu chyba w tej chwili nie ma, tak można powiedzieć, chociaż wiadomo, że pewne elementy tej ustawy są przegłosowane, rządowej ustawy. Ona wróci w drugim czytaniu na salę plenarną. Które elementy tej ustawy degradacyjnej mogą być takim zapalnikiem do chociażby poważnej dyskusji na sali plenarnej sejmowej? No ja myślę, że właściwie cała ta ustawa wśród niektórych polityków opozycji może budzić opór. Ja dzisiaj już uczestniczyłem w telewizji lokalnej w dyskusji na ten temat, no i politycy opozycyjni no, zarzucali tej ustawie przede wszystkim to, że zajmuje się ona rzeczami już nieistotnymi, że właściwie to oni się zgadzają, że ci politycy są, że ci generałowie, ci inni oficerowie to byli zbrodniarze, którzy popełnili wiele złych rzeczy, ale uważają, że można ich było karać za życie, a teraz to nie ma sensu. Poza tym twierdzili, że są ważniejsze sprawy, bardziej istotniejsze na dzień dzisiejszy niż zajmowanie się problemami historycznymi. Więc zauważyłem, że ze strony opozycji jest jakaś taka tendencja do generalnie podważania sensowności tej ustawy, która potocznie zwana jest degradacyjną. Tylko teraz w naszej rozmowie stawia mnie pan po stronie adwokata diabła, bo muszę bronić tych, którzy twierdzą, żeby argumenty wyszukiwać. Panie profesorze, ale w takim razie, czy nie jest to ustawa pisana, nie mówię, że na kolanie, ale trochę tak naprawdę na zamówienie i czy właściwie obliczona na osiągnięcie efektu dwóch osób? Jeszcze generała Kiszczaka i jeszcze generała Jaruzelskiego. A tak naprawdę wrzuca się do worka wszystkich innych. Chociażby przypadek generała Hermaszewskiego jest tutaj podnoszony od kilku dni, który do Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego wpisany był tak a priori hurtem, bo wszystkich wpisywaliśmy. No, wiadomo jest, że ci dwaj generałowie popełnili najwięcej niegodziwości i być może trochę tak jest, że ta ustawa jest głównie z myślą o nich, ale przecież różnych zbrodniarzy z wysokimi stopniami generalskimi czy
ja rozumiem, że mogły być sytuacje złożone. Ta sprawa generała Hermaszewskiego pewnie będzie jeszcze wyjaśniona. Zresztą ustawa zostawia tutaj furtki. Można się odwoływać do sądu administracyjnego. Myślę, że jeżeli generał wykaże, że rzeczywiście ta jego przynależność do Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego była fikcyjna, no to sąd się wypowie w sposób pozytywny dla niego. Inna sprawa, że no ja pamiętam dawne wypowiedzi generała Hermaszewskiego, który mówił, że no tak, że on w tej Wojskowej Radzie Ocalenia Narodowego to nie odgrywał żadnej roli, że przydzielili mu funkcję zajmowania się środkami higieny na przykład, no ale z tego by wynikało, że jednak tam był i uczestniczył. No ja nie wiem, no ta sprawa jest pewnie do wyjaśnienia, do rozpatrzenia i ta ustawa pod tym względem daje takie możliwości. Tak, czasem pamięć ludzka jest wyjątkowo niewdzięczna przy rozpatrywaniu takich historycznych zaszłości. Ale panie profesorze, jeszcze jest jedna kwestia, to też prosiłbym o wyjaśnienie czy ustosunkowanie się do tego. Kwestia tak naprawdę chyba formalna, bo mówimy o ustawie, czy ona jest słuszna, czy jej założenia są słuszne, to już ci, którzy piszą tą ustawę, wiedzą najlepiej. Potem, jak pan profesor powiedział, sądy będą ewentualnie rozpatrywać indywidualne sprawy, ale sprawa generalna jest taka,